Kiedy to się dzieje? PlayStation 1 mają. Co to ma być? Takie stare dzieje. A monitory płaskie. To coś mi tutaj nie gra. Nieczynne! Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę. Dupek. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. What? Twojego wzrostu, szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze siwieć. What? Co to jest? Sam? Dobrze cię widzieć, Nathan. Sam ty żyjesz? Boże, sam! Dobra, spokojnie, wyluzuj. Byłem sam, hech. Jak? Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem. Tutaj. Wow. Jezu. Lekarze, wiesz, lekarze poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. Aha. No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam, gdybym wiedział, to wiele zmienia. Ja na wróciłbyś. Pewno bym... Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. W sumie próbowałem wracać, ale gra mi nie pozwoliła. Ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Tyle się wydarzyło. Muszę sobie dużo naopowiadać. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No już, powoli. Tak? Usiądźmy. Okej. No, mamy sobie dużo do powiedzenia. No? Ale co? Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I to w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Ta, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Od początku. Znalazłem Eldorado? Nie mam pojęcia. Znalazłem Eldorado, dawaj! Dobra, pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale... Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Ja sobie robisz? Więc on tam cały czas coś próbował robić. No to ja poradzę. Kolejne zaginione miasto w gruzach. A myśmy przeżyli. No, opowiadali sobie historii do rana. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Myślę, że to nie będzie tak proste. Mam poważne kłopoty. Domyślam się. Ścigają mnie. Jakie znów kłopoty? Połowa Hiszpanii mnie ściga. Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Alcazar? Tak, to jest ten od dragów. Rzeźnik z Panamy, tak? No co? A tak mnie ściga. Zabawna historia, ale... Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia.
Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Alcazar. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? O? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak niby tak. Wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Co, Alcazar też jest chętny na ten skarb? Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Wow. Hej, a to co? Strzały? Co się dzieje? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Allegro Vero. Wow. Casemos con él. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. Vamanos. I co? Idziemy? Jasna cholera. O kurde. To niesłychane. Od jak dawna to planowałeś? Od chwili, w której tu trafiłem. Wow. Samuel, nadążaj. Musimy się śpieszyć. A niech mnie. Ja bym się szybciej ruszał w takiej sytuacji. Wow, ilu tutaj załatwili. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Jezu. Ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Okej. Z pewnością się przyda, jak zabiliśmy paru tych strażników. Abrantoras las puertas. Ale Hektorze, jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. Dokładnie. Hagano. Trzymaj się. Co, wypuściliśmy więźniów? Dobra, wiem jak się strzela mniej więcej. Bijemy ich. No nie, prawie nie żyje, co jest? Jak przeładować? Chowaj się. Tak. Kurna, ciężko jest dosyć. Jakieś ammo? Wszystko zgodnie z planem. Tak, widzę. Wow. Dobra, mamy karabin. Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen dónde cubrirse.
Samuel, schowaj się. Co? Po co? Bez pytań. Wow! Jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. To dobrze się schowałem. No nie. Jakie to było beznadziejne. Jesteś gringo? No nie! No nie! Nie, to beznadzieja, fuck! Zaraz zginę. O nie, co to jest? Dobrze. Dobra. Fuck, jakie typy. Czemu do mnie? Fuck. Teraz albo nie. Byłem tutaj w tej kurtowni wcześniej. Już tu walczyliśmy. Przy synie. Dobra, ammo trzeba zbierać. Dobra, już się chowam, tylko gdzie? Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś gotowy? O fuck! Fuck, skąd? Nie mogę strzelać, nie wiem czemu. Ale głupio. Nie krzykowa. Dobrze. Nie, to jest za głupio po prostu. Dobra, wszyscy? No. No. Okej. Okay. Musiałem podejść, żeby tutaj wybuchło, tak? No, fuck. Ej, gdzie my idziemy? To już jesteśmy za murami? Nie. Fuck! Jezu! No nie, niszczą tutaj. Wow, niszczą mi wszystko, fuck! No nie, ginę zaraz! Nice! Dobrze! Kurna, to jakiś napad stulecia, co tu się stało. Jezu. Jesteśmy za murami. Tak? No nie, jesteś żołnierzem jeszcze. Wow! Okej. Okay. Co oni z bazuki chodzą? Nice! No z takimi gościami to ja się nie boję. Ups. No dawaj, wchodzisz. Wow! A nie, to nasi, okej. Okay. Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Serio. Jaki napad.
No to rzeczywiście, ten sam ma poważne kłopoty po czymś takim. Aha. Proszę, Samuel, pij. Nie, nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Jesteś odwodniony. Śmiało. Dziękuję. To... Co teraz zrobi Samuel Drake? Rany, nie wiem jeszcze. Wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. Odszukam brata. A to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Avery'ego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do Stanów, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Co on taki konkretny? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak, wiem, ale... Słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Ja tam dobry trop. Okej. Moment, dobra? Chwileczkę. Ej! Spokojnie! What? Ja myślałem, że my jesteśmy dobrymi znajomymi! A ten już celuje ze mną. Kurwa, co się dzieje? Lubię cię, Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem ci. Dlatego tu jesteś. Ja odnajdę ten skarb, tylko daj mi czas. Damy ją, Cio. Widzisz, problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam. Wow! Ile czasu? 6 miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu niż potrzebują. 3 miesiące. 3 miesiące? Co? 3 miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Ojej. 3 miesiące? Połowa twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz, lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobisz coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. Polecę na policję. Jako uciekły więzień. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. A ja myślałem, że my jesteśmy dobrymi znajomymi. Masz. Wstawaj. Masz, napij się. Najbliższe miasto jest 10 kilometrów stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? I co? Pieniądze dostałem i wodę i tyle. A jak już go znajdę? Co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Okej. Taki typ. Taki typ po prostu. Nice. Więc tak to wygląda. Co dalej? Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce Rafe za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rafe jest uparty. Idiota, kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rafe na pewno nie znalazł. Ha? Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w internecie. To krzyż wszystko. Świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Co? Avery zrobił więcej krzyży. Więc to, czego brakuje temu z Panamy... Zapewne jest w środku tego. No dobra,
Gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za 3 dni w domu Rossich. W domu Rossich? No, znasz miejsce. Tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. A skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy... No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. No tak. O nie. Nie, stary, ja nie mogę. Odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do takiej roboty. No kto? Nie wiem, może... Na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie się sprawdzał w takich akcjach. Absolutnie nie. Nie powierzę Charliemu Cutterowi ani nikomu innemu z twoich kontaktów swojego życia, okej? Okay? Potrzebuję ciebie. Kurna, gruba robota. Rany, sam. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Kurna, tak to jest mieć takiego brata. Co? Robimy robotę? Skarbie, to ja. Tak, posłuchaj, kochanie, nie uwierzysz. Jameson, wyobraź sobie, właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. Aha. Wiem, ale... Chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. Oszukał żonę! Tak to jest. Dobra, więc wchodzimy. Widzisz na teren. Coś? Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. Cudownie. A Sullivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Fajna muszka. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Averiego, okej? Okay? Na pewno zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku, prosta akcja. Ta, prosta. Łatwo, jakiś krzyż za 400 milionów. Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B na wypadek, gdyby Sullivan jednak spękał? Nie, bo on nie nawali. A jak go złapią? Sam. Zna organizatorów aukcji. Wkręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i voilà. To dobry plan. Aha. No, słucham. Dobra, mów. A co jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Victor Sullivan, wiesz, o kim mówisz, prawda? Tak, oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówię. Ale ja mu ufam, jest dla mnie jak rodzina. Nie, no, co? Proszę cię. Chcę, żebyś mu zaufał. Kto to jest ten Sullivan? Dobra, luz. Bez obaw, on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności... Tam. Widzisz? Zaufanie. Ej. Nie ubrudź smokingu. To jest. Tak jest.